got to know, baby. I got to know, baby. Girl, do you still wanna be a hoe? Huh? I got to know, baby. Should I stay or should I go? What? Do you want this nigga in the 600? I got to know. Should I stay or should I go? Fuck this condo in Redondo. You a bomb hoe, black and Chicano. You must think I'm Soprano. You better turn to Chino. I wanna grab you like a hando. You just scream booking Dano. Here come the crack commando with his guns and his ammo, trying to blow out my candle. I'ma stop fucking with you for your cousin in Orlando. For sure. I got to know, baby, should I stay or should I go? Will I end up with strike number 4? I got to know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Take a hit or say no? Shoot the jump shot, run the rock, or still blow? Get a whole gallon of loot, do a show. Keep a square bitch or should I bust me a hoe? You got the green light, break bread so I can write. Pour a stack of big heads, I recite hella. Kiedy zaistniał futbal? Kto wstrzyknął najwięcej krwi w nasze miasto? Ja myślę, że jeżeli chcemy zacząć mówić o naszym mieście, może najpierw wypadało parę zdań powiedzieć na temat tego, jak futbek zaistniał w Polsce. Istniał sobie taki pan, dalej istnieje, Antoni Szczeniowski, który przywiózł jako prekursor futbek, czyli Zośkę, z Czech do Wrocławia i zaczął po prostu to rozwijać, aż do tego etapu. Liczba klubów teraz wynosi 40. Mówię, że to chyba samo za siebie mówi. A jak to zaczęło się wszystko w Szczecinie? Właśnie, pojechałem do właśnie Lubiąża na Mistrzostwa Polski, no i pojechałem tam kopać Zośkę. I tam się przekonałem, że istnieje taki sport, futbek, co mnie zainspirowało, inspiruje mnie do tej pory i stało to się moją jedną z większych pasji życiowych. Regularnie w Szczecinie trenujemy razem z chłopakami, nasz skład jest cały czas taki sam. Jones like Indiana, never fucking broad. Why this banner? I like him Tanner. Always looking for pussy to take a freak like a scanner. I think bitch. My name is Mac 1-0, and you the baddest hoe at the show in the front row. You give head, if so, I wanna blow. See me at the Nico in room 304. I heard a knock, it's somebody at the door. Baby came in, sucked me down like a pro. What else she wanna do? I replied, I don't know. She said Mac 1-0, what should I say or should I go? Futbek dzieli się na futbek freestyle, futbek net i futbek golf. Futbek net gra się oczywiście przed siateczkę. Siateczka jest na wysokości 1,5 metra i gra się specjalnym bagiem, specjalną Zośką, która jest wypełniona bardzo mocno. Futbek freestyle to jest to, czym po prostu to nas zainspirowało. To jest właśnie to, co wykonujemy. Jeździmy na zawody, mamy różnego rodzaju właśnie konkurencje. Między innymi najważniejszą konkurencją jest konkurencja Open Freestyle. Jest to dwuminutowa rutyna pod muzykę, gdzie mamy oceniane umiejętności artystyczne i umiejętności techniczne. Do tego jest Sick Free, konkurencja trzech najtrudniejszych trików, Big One, konkurencja jednego triku, Double Freestyle, gra się dwójkami. Jest jeszcze woman freestyle oczywiście, jak można było o tym zapomnieć. Kobiety oczywiście też grają w futbek. Come and hear the voice of the man they call the Trojan horse. Ride on the outside with inner force. Throw you off course, of course, you missed the runway. We mashed like the first kickoff on the Sunday collisions. Divisions of niggas down to listen. And when we on the mission, call your mortician, join the party. I can provide the army. First we flank them, then we spike them. I outrank them. You can call me Citizen Kane for my reign. 10 years straight, one of the 10 great. Mr. Media, look inside your encyclopedia. 2002, see Ice Cube, fuck a 5-star. I'm alive.
to mistyka praktycznie od jakiego czasu istnieje? Słuchaj, to mistyka istnieje już... 2 czerwca będą 3 lata, jak oficjalnie klub został zarejestrowany na International Football Association, na Football KRG. Myślę, że największy tytuł jak na razie, który został zdobyty przez nas jako Tomistyka Football Club, był to tytuł Damiana Piechockiego. Wygrał on Mistrzostwa Europy w Intermediate Freestyle. Razem z Adamem wywalczyłem 3 miejsce na Mistrzostwach Polski w Double Freestyle. Adam jest także wicemistrzem Polski w Shred 30, drugim wicemistrzem Polski w Open Freestyle, co jest też bardzo ważne. Ja osobiście zdobyłem Mistrzostwo Polski w konkurencji Big One i jeszcze 3 miejsce na Mistrzostwach Polski w Sick Free. Graliście na jakichś dużych imprezach w Polsce, czy także poza Polską? 2-krotnie występowaliśmy na Battle of the Year. Myślę, że to jest największy pokaz, jaki do tej pory mieliśmy. Czy widać w naszym mieście małolatów, którzy są zainteresowani tym sportem? Słuchaj, to jest tak, oni są bardzo zainteresowani na samym początku, ale jak przychodzi co do czego, jak wiadomo, w każdym sporcie początki są trudne. Bardzo szybko się zniechęcają, a trzeba być naprawdę bardzo cierpliwym do tego sportu i mieć dużą jakby taką wytrzymałość. Them skins and ain't talking about pork. You slide, you pig, dig. Listen from the flow from a soap road. Caucasian up, you pick it. Not to know I was pokey ass wisdom picking. What's it on? Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Tych graczy, których tutaj nie ma z nami, a którzy chcą grać, niech wiedzą, że zawsze mogą się do nas zgłosić, wstąpić na naszą stronę internetową www.tomistyka.prv.pl. Tam jest info, jest tam mój numer kontaktowy, mój mail, mój numer gadu-gadu. Możecie się umówić, możemy się spotkać, razem pograć. Zapraszam.